Witam na kanale Telekabl24. Dzisiaj zaprezentuję działanie dekodera Deco TV Pro 2. Niedawno testowałem dla Was model Deco TV Mini. W opisie macie link do prezentacji tego dekodera, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Jeśli chodzi o model Pro 2, ma tuner DVB-T2 w nowym standardzie oraz DVB-C. Sprawdzimy, jak działa telewizja kablowa oraz telewizja naziemna. Oprócz tego sprawdzimy też, jak działa YouTube oraz IPTV. Na stronie producenta pojawiła się aktualizacja z czerwca. Pobiorę ją na pendrive'a, wgramy w dekoder, pokażę, jak to wykonać krok po kroku. Następnie sprawdzimy, jak działa telewizja oraz menu dekodera, jak wygląda. Tak się prezentuje zawartość opakowania dekodera Deco Pro 2. Jak widzimy, mamy pilota, który ma w pełni gumowane przyciski. Dzięki temu jest cichy, dobrze leży w ręku, głośniej, ciszej oraz kanał góra, kanał dół mamy w odpowiednich miejscach. Możemy zaprogramować też część górną pilota, żeby obsługiwał też telewizor. Też to pokażę, jak to działa, czyli jak programujemy bez większego problemu pilota, żeby obsługiwał nasz telewizor. W opakowaniu też są baterie, przewód HDMI oraz instrukcja. Dobrze, wrócimy teraz do samego dekodera, jak jest zbudowany. Z przodu mamy trzy przyciski, kanał góra, kanał dół oraz zasilanie. Wejście na USB. Jeśli chodzi o tył dekodera, mamy wejście na przewód z kart, czyli tak zwane euro, wyjście HDMI, drugie wejście USB, wyjście antenowe, wejście antenowe oraz przewód zasilający. Jeśli miałbym jeszcze cokolwiek czekać, jeśli chodzi o budowę tego dekodera, to jest to, że nie ma gumowanych nóżek, tylko ma metalowe. Ja wolę, jeśli są nóżki gumowane, wtedy dekoder bardziej stabilnie stoi na stole czy na ławie. Dobrze, podłączymy dekoder do telewizora, wgramy do niego aktualne oprogramowanie i sprawdzimy, jak się spisuje. Podłączyłem już tuner do telewizora oraz do telewizji akurat DVB-C, czyli telewizji kablowej. Zaczniemy może dzisiaj troszeczkę inaczej niż standardowo. Jak widzicie, jeśli chodzi o pierwsze menu, to mamy do wyboru języka, kraj, czy kanały mają być wszystkie, czy tylko darmowe, standard DVB-T2 czy DVB-C. Zaczniemy od DVB-C. Zmienimy na kanały darmowe, żeby nam nie znajdowało wszystkich kanałów niepotrzebnych. I przyciśniemy, żeby nam tuner wyszukiwał kanały w standardzie DVB-C. Teraz zaczniemy konfigurować pilota, żeby nam jeden pilot obsługiwał, a niech tam się nam w tle kanały wyszukują. Teraz pokażę, jak zaprogramować przyciski na pilocie od Deco. Najpierw przyciskamy przycisk SET. Mocniej nam się zaświeciła dioda na czerwono. Najpierw chcemy głośniej, to przyciskamy tutaj przycisk do głośności. Zaczyna nam migać dioda, przyciskamy na drugim pilocie. To samo w tej chwili potwierdziło nam się, że się zaprogramowało. Następnie ciszej. Tak samo na drugim pilocie, to samo przyciskamy. Oraz do uruchamiania. Jak widzicie, też nam się zaprogramowało. Jeśli chcemy zatwierdzić ustawienia, znowu przyciskamy przycisk SET, aż nam dioda zgaśnie. Teraz sprawdzimy, czy nam się pilot zaprogramował. Jak widzicie, już prawie skończyło się wyszukiwać kanały. Sprawdzimy teraz, czy się pilot dobrze zaprogramował. Wyłączymy telewizor. Następnie go uruchomimy. Dobrze, niech nam się skończy programować. Następnie wgramy aktualizację, sprawdzimy też od razu, jak się kanały przełączają, jak działa YouTube oraz inne funkcje dekodera. Tuner skończył wyszukiwać kanały. Sprawdzimy najpierw, jak się te kanały zmieniają w standardzie DVB-C. Za chwilkę przejdziemy do aktualizacji. Pobrałem ze strony decotv.pl. Link macie w opisie. Aktualną wersję softu. Zobaczymy, jaka jest w dekoderze, bo jeszcze nie sprawdzałem.
wejdziemy w aktualizację, informacje o systemie. Jak widzimy, też mamy z czerwca tego roku aktualizację, czyli mamy aktualny, pobrany soft. Ale jakbyście chcieli pobrać, macie starszą wersję softów w tunerze Deco TV. Wybieramy aktualizacja USB, ścieżka, wybieramy Deco TV i następnie klikamy rozpocznij. Wtedy dekoder będzie aktualizował się. Pamiętajcie, nie włączajcie go wtedy z napięcia, ponieważ jak przerwiecie nagrywanie softu, może wtedy się uszkodzić. Dobrze, teraz sprawdzimy szybko ustawienia sieci, pogodę, YouTube, IPTV oraz inne multimedialne funkcje. Następnie przełączymy się na standard DVB-T2, sprawdzimy, jak te kanały wyszukuje, sprawdzimy, czy sobie radzi z tym standardem DVB-T2. I podsumujemy działanie tego dekodera, czy tam sprawdzimy oczywiście, jak wygląda EPG oraz inne jego funkcje. Dzisiaj zaczniemy od funkcji multimedialnych. Podłączymy najpierw go do internetu przez antenkę. Widzimy, że nam wynalazł sieci, podłączymy je do naszej sieci. Wpiszemy hasło. Hasło specjalnie zmieniłem dla Was, żeby łatwiej było zapamiętać. Żółtym potwierdzimy. Połączymy na to sieci, to sprawdzimy teraz, jak wygląda pogoda, jaką w tej chwili mamy. 25 stopni, słonecznie, jutro tak samo, w środę jakieś deszcze zapowiadają. Kolejna to jest zakładka, to jest YouTube. Tu też możecie wpisywać swoje rzeczy, żeby coś znaleźć. A my po prostu robimy pierwszy z brzegu filmik, żeby było szybciej. I jak widać, bez większego problemu nam ten film wczytało. Kolejna funkcja to jest telewizja IPTV. Na stronie producenta też był link do testowego pliku M3U, który wgrałem w pendrive'a. Mamy niebieski przycisk, importuj kanały. Sprawdzimy tak samo pierwszy z brzegu kanał For Fun TV. I jak widać, też telewizja IPTV na tym tunerze działa bez większego problemu. Dobrze, standardowo mamy wygrane jakieś filmiki, muzykę, obrazy. Zaczniemy od obrazów. Zobaczymy, czy nam pojawi się jakiś kot. I jak widać, zdjęcie kota bez większego problemu też czytuje. Kolejna zakładka to jest muzyka. Sprawdzimy, czy otwarza pliki testowe. Jak słychać, bez większego problemu plik testowy odtwarza. Sprawdzimy jeszcze drugi plik. Test kontrolny przeznaczony dla sprawdzenia prawidłowego działania odbiorników stereofonicznych. Opracowanie, wydział. I jak słyszeliście, bez większego problemu. Teraz zobaczymy, czy otwarza pliki wideo. To jest plik testowy w formacie MKV. I jak widać i słychać, bez większego problemu otwarza pliki też z filmami. Dobra, to jak wszystko, szybko przejdziemy przez funkcje multimedialne. Przejdziemy teraz do standardu DVB-T2. Sprawdzimy, jak wygląda zakładka EPG, info oraz ogólnie nagrywanie na pendrive'a z tego dekodera. Podłączyłem już antenę do dekodera w telewizji naziemnej. Wciskam przycisk OK. Pojawia mi się lista i mogę tu zmienić cenę na listę DVB-T2. Jak widzicie, macie wypisane, które kanały są w HD, które nie. Kanał Alpha TVP jest nadawany w standardzie tym nowszym. Sprawdzimy, czy go bez problemu wczyta tuner. Jak przyciśniemy przycisk info, widzicie, jak raz to mamy podane jego informacje o kanale,
że jest nadawany w nowym standardzie 265, nadawany w HD, że ma też napisy, ale nie ma teletekstu. Dobrze, wejdziemy do menu. Najpierw edycja kanałów. Tu jak widzicie możemy kanał usunąć, przesunąć, pominąć, zablokować lub dodać do ulubionych. Za te wszystkie funkcje odpowiadają przyciski od 1 do 5. I tak samo jak mamy też kolor zielony, możemy zmienić nazwę danego kanału. Jeśli chodzi o ustawienia, to są standardowo jak w wszystkich tunerach DVB-T. Nie będę tego w większości pokazywał, to bez sensu. Podwajać to samo. Tu jest może ważna rzecz, że mamy timeshift włączony, czasami jest funkcji wyłączony. Jeśli chodzi o funkcję timeshift, to wiadomo, to jest, możemy w każdej chwili zapauzować informację o dysku, że jest formatowany w formacie NTFS, a nie FAT32, czyli też możemy bez problemu wgrywać większe pliki, czy otwarzać większe pliki na tunerze. Jeśli chodzi o ten timeshift, jak widzicie, w tej chwili mogę włączyć przycisk pauzy. To nam automatycznie zapauzuje. Mamy buforowanie. Jak chcemy zmienić kanał na inny, wyskakuje informacja, że oglądamy z timeshift. To jest też ważna funkcja. Niektóre tunery tego nie mają. To po prostu ty, jak mamy na przykład zapauzowaną reklamę, bo akurat rozmawiamy przez telefon, a niechcący zmienimy kanał, to nam wtedy wyskakuje informacja, że jest zatrzymany kanał, a czasami jest tak właśnie, nie ma tej informacji, to po prostu zmieni nam kanał i się możemy lekko zdenerwować. Jeśli chodzi o funkcję nagrywania, to możemy nagrywać bezpośrednio tak w tej chwili. Jak teraz wciśniemy przycisk OK, to nam wyskakują tylko kanały z danego MUX-a, czyli możemy sobie na przykład nagrywać kanał Alfa TVP. Możemy sobie nagrywać kanał Alfa TVP, a możemy sobie na przykład przełączyć na TVP Naukę czy Belsat. Na inny kanał nie możemy zmieniać, bo są z innego MUX-a i wtedy nam przestanie nagrywać. Dobrze, skończymy nagrywać, żeby sprawdzić inne funkcje. Dobrze, przejdziemy się teraz informacji o kanale. Mamy podany pasek postępu, w jakiej jakości są nadawane, czy są napisy, czy teletekst oraz o której się zaczął dany program, o której kończy oraz kolejną informację o kolejnym programie. Jak wciśniemy dwa razy, mamy podany reżyseria, rok produkcji, krótki opis i możemy też zobaczyć kolejną audycję, jaka będzie nadawana. Tak samo jest podane reżyseria, rok produkcji oraz krótki opis. Jak wciśniemy trzeci raz, mamy siłę i jakość podaną danego kanału czy tam MUX-u. Dobrze, wejdziemy w funkcję EPG. Jak widzicie, po lewej stronie mamy małe okienko. Jak zmienimy kanał, to automatycznie nam się zmienia też informacja w okienku. Zielony możemy zmienić dzień do tyłu, żółtym dzień do przodu. Jak wejdziemy w dane informacje o kanale, czy tam informacje o programie, jak wcisniemy guzik OK, mamy też krótki opis, co to jest za audycja. Lub możemy, jeśli mamy podłączony pendrive, ustawić nagrywanie do przodu. Mamy nagraj, o której się zaczyna, o której się kończy. Wszystko automatycznie pobiera informacje z systemu. Jak wejdziemy guzik exit, możemy potwierdzić, mamy wtedy czerwoną kropkę, żeby je nam nagrywało. Teraz wybierzemy, żeby nam nagrało jakiś film, żebyśmy mogli zobaczyć, czy jaki mamy opis przy nagrywaniu. Mam akurat ojca Mateusza. Niech tam kawałek nagra tego ojca Mateusza, to zaraz zobaczymy po prostu, czy jak wejdziemy w funkcję później odtwarzania, czy będziemy pisali tylko TVP i ten, czy będzie opis całego ojciec Mateusz, to już odcinek. Skończyło już nagrywać ojca Mateusza, wejdziemy w nagrania. Jak tu widzimy, nagrania nie są posortowane według daty, tylko według alfabetycznego. Szkoda, że nie można tego zmienić, że nie mogę sobie wybrać, czy mają być alfabetycznie, czy po prostu według daty. Jak widzimy, ojciec Mateusz nagrało się tam cała nazwa, czyli ojciec Mateusz odcinek 134.
Sprawdzimy, czy możemy przewijać bez większego problemu. Jak widzicie, przewijanie działa. Nie ma żadnej pikselozy. Czyli bez problemu, tylko szkoda, że jak jest, widzicie, jest ojciec Mateusz, odcinek, też się nagrały napisy. Ślepy los, jaki kanał, czyli długa nazwa jest, jeśli chodzi o nagrywanie. To jest o tyle fajnie, bo niektóre tunery nagrywają na przykład tylko TVP i dany dzień i godzinę, a tu mamy pełną nazwę programu, jak się nagrywa. Dobra, to przejdziemy do podsumowania pracy dekodera Deco TV Pro 2. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, jak działa tuner Deco TV Pro 2. Bez większego problemu współpracuje ze standardem DVB-T2 oraz DVB-C oraz, jak widzicie, odtwarza pliki typu wideo, zdjęcia czy muzyka. Jeśli dokupimy do tego tunera antenkę, to mamy dostęp do YouTube'a oraz telewizji IPTV. Dużą zaletą tego tunera też jest pilot, który ma gumowane przyciski, dzięki temu jest cichy, nie ma żadnych głośniejszych odgłosów oraz możemy zaprogramować górną część pilota, żeby obsługiwała nam telewizor. Wtedy możemy używać jednego pilota zamiast dwóch, jeśli chodzi o tuner oraz telewizor. Tak samo jak wcześniej wspominałem, tuner ma dwa wyjścia USB. Dzięki temu możemy podłączyć pendrive'a z przodu na przykład albo z tyłu oraz antenkę. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, trzymajcie się.